i jedziemy, jedziemy. Droga przed nami, zaraz będziemy u wiewióra. Odbieramy wiewióra. Godzina 19.03. No, jakaś chyba pomyłka, także jedziemy po wiewióra. Słuchajcie, pierwsze wiewióra zawody typu cross country. Także zobaczymy, jak sobie chłopak poradzi. Zobaczymy zaraz, czy jest stres, czy nie ma stres. O, myślałem, że wiewiór idzie, a to nie wiewiór. Myślałem, że już uciekł. No dobra, przenosimy się, słuchajcie, do wiewióra. Yo! Słuchajcie, tak jak mówiłem, nadszedł ten dzień, 8 maja, jedziemy do Kalisza na cross country. Jeszcze sam w samochodzie, jeszcze sam, ale zaraz wsiądzie do mnie mistrz prostej, król zakrętu, master of skoku. Także wiewiór, słuchajcie, wiewiór, wiewiór. Pierwszy raz jedzie na zawody cross country, takie większe. Generalnie startował już super enduro, ale to było taki, wiecie, debiut. A tym razem cross country, 1,5 godziny jazdy. Ciekawe, jak sobie da radę. Fajna ekipa jedzie dzisiaj, z Boto Boys akurat, dosyć duża. Więc będzie jazda, będzie jazda, będzie jazda. Fajnie, fajnie, słuchajcie, fajnie, że taka duża ekipa jedzie. Zaraz zobaczymy, jest godzina 6.30. Miałem być po wiewióra dokładnie 6.30 i jest 6.30. Także zobaczcie, jak wiewiór się spakował na zawody. No i teraz słuchajcie, no i słuchajcie, wykopom na chwilę. Czy wiewiór już czeka? Czeka? Czeka motor, nie ma wiewióra! Wiewiór jeszcze śpi chyba. Jest! 4T23 power. Ale coś czuję, mógł się założyć. Jestem po prostu pewien, że przyjedziemy i okaże się, że numer 23 już jest zajęty i wiewiór będzie musiał zmieniać naklejki. No i jesteśmy. Siemano. Cześć Black. Cześć Blakuś. Cześć Blaki. Jest i on, jest ten zawodnik, tak to on. Jak tam pudło dzisiaj będzie? Pudło? Tak, walczę o pudło. Jakie? To o pierwsze miejsce oczywiście. O, żeż ty, zobacz, przygotowany, torba. Zestaw mojego mechanika, proszę bardzo. Tak. I numer, który będzie musiał zmienić. Bo przyjedzie się, okaże się, że ktoś 23 nie, już ma. Nie, nie może zarezerwować, bo nie masz licencji. Nawet jak zrobiłeś to w motorezulcie, i tak nie możesz zarezerwować, bo licencja tylko ma pierwszeństwo. Ale bieda, walić PZT. Jak tam nastawienie? Bardzo dobrze, stresie? Zero stresu. Jadę dla siebie sprawdzić się. Aha. No i jesteśmy. Kamp rozłożony. Tam wiewiór siedzi już, chłopaki już maszyny wyciągają. Jest Paweł, zabrał syna, wiózł na pacę. Syn na pacę jechał z tyłu, przywiązany pasem. Także jak widzicie, Kalisz Pomorski, ekipa się zbiera. Ludzi coraz więcej do zapisów. Także jedziemy z tym. Jest w Italii. Jest dalej, Szymon, jest Szymon. Tutaj chłopaki zestresowani. Nie, jeden zestresowany, drugi uśmiechnięty. Prosta sprawa. Ktoś musi być, nie? Wiem nagrać chłopaków. Przegląd techniczny zrobiony. Samotny Szymon. Tak jest. Jesteśmy właśnie w Kaliszu Pomorskim. Cross country, proszę państwa. Jedziemy teraz na padok. Moto Boys, ekipy. Proszę bardzo, klepy. Fura. Buzik klepy. Tak jest. I chłopaki, tu cały padok. Tu mamy tego dowodziciela, tak zwanego kustosza. On tu wpuszcza, wypuszcza chłopaki. O! I mamy już widoki tu nagrane. Ma pomarańczowe majtki. A jest wiewiór, dziewicze zawody, cross country. Czy da radę? Dziewicze cross country, no to super enduro się nie liczy. Jest i klepa, dzień dobry. Jak tam? Przygotowany? Ciśnienie, koledzy w pole. No ja już mu spuszczałem. Za dużo, zdecydowanie za dużo. Ty, jest Marcin. Pierwszy, ja pójdę zdjęcia się robić, bo nagrywał, mam aparat. Nie, ty Paweł, to ponagrywasz. No mówię, pójdę tam porobię, nie? Ty, nie, no to ci dam na ten. Jest i Pablo. O, jakie zestawy, proszę bardzo. Jest taki Robocop normalnie. A tu jakieś małe sprzęty. Gaz, gaz, KTM-y, cały zestaw prosto z Gryfic. Jedzenie, kuchenka gazowa bez gazu. Szerko, Szymek, Jaskot numer 5. Proszę bardzo, tam ekipa już grilluje. Grzeją grille. Miejscowość klasy. Jakieś posiedzenie.
Co się dzieje? Co się dzieje? Który cię będziesz? Który pokażę. Jak który? No musisz od razu powiedzieć, nie wiem. Pudło, nie pudło, ostatni. Dawaj, tu trzeba od razu być nastawionym. Który będziesz? No i wszystko jasne. Krzysiek, który będziesz dzisiaj? Ja? Zepsany jesteś? Nie. Ja już się zepsałem. Nie? Nie startuję normalnie, widzę. Piotrek mówi, że na jednym motorze nie można. Jak nie? No ja ci moi pożyczę. Jak na jedno? No przecież nie każe ci nikt jechać we dwóch na jednym. Nie każe, nie, ale nie każe ci we dwóch na jednym jechać. No tak. No jak na jednym nie możesz? No. Przypominam, 10:45. Krzysiek będzie jechał, a z tyłu ktoś będzie z luf z tego bagażnika otwartego. Będzie nawalał. Ty, co tam się dzieje? Znowu grilla już robią? Już jedzą, już jedzą. Jest jadaś, tu czołówka, czołówka. O Jezus, Damian wywalił lampy, założył. To nie moje. A kogo? Adasia? Gdzie masz światełko? Popsuło się? Popsuło się światło? Co tam? Dobrze, chodźcie, chodźcie. Chodźcie sobie tędy. Dzień dobry. Gdzie masz motor? Wiktor, gdzie masz motor? A klepa ci zabrał akurat. Przypadkiem zabrał, wiesz? Jest i wiewiór, idziemy z tej strony. Marcin skupienie, myśli nad trasą. Trendem będzie wyprzedzał. A wiewiór tutaj w kalesonie. Jest jakie nogi, jak moje ręce, ty. Co to się pamiętaj, dzieje? Nie siła, nie masa, lecz tylko technika. Jaja wielkie. Tak, tylko kiełbasa. No, wiewiór zakłada swoje specyficzne spodnie. Już jest prawda. Spodnie, jak wygrałem zawody. Jakie? Nie wiem. Może dzisiaj wygra. Kto wie, kto wie. Także wszyscy już gotowi. Red Bulle idą w ruch, czyli będzie bieganie za mężem z aparatem. Dobrze, to długi tor. Będzie wszędzie. Tego będzie ten. Z drugim telefonem. O, już tu. Przecież wy jeszcze nie jedziecie. A nie, wy z nami, dobra. Wszystkich na oficjalną odprawę. Pierwszą. Szerko 300 Czajkowski. Jest sprzęt, są jaskoty. Młody jedzie 8-5, a no tak, razem. Ty, a ty jedziesz z żołą za godzinę. Gdzie będą przekazane istotne i ważne informacje dotyczące dzisiejszego wydarzenia. A, pali! Tak, chodzi. Jeszcze odprawa, także luzi. No i lecą młodzi, pierwsza grupa. Gogle! Gogle, szybko zakładaj! Co to za ściąganie? Parach pompki będą. Pojechał, bo myślę, że tego pojechał, myślę, że tam stoi. Szybko młody, uciekaj tam, zakładaj gogle, stawiaj go. Go, 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 leć, leć, gogle. Jest już ofera pierwsza. Dawaj chłopaki, palić maszyny i rura. Stawić się ładnie, żeby czasami ktoś do niego motoru nie zabrał. Podobne są. No były kiedyś, nie? Chyba. Jervis tam chyba, nie? Do swojego nie mógł dojść. W tej dziurze takiej skalnej. Tak? Była tam akcja. O, Paweł już trenuje, pa, pa. I teraz wyjdzie panowie, co przez rok się robiło. Czy się siedziało i grało? Ooh.
Czekaj, bo tu słońce świeci, chodź tu wierzę. Siemano, jak tam po zawodach? Bardzo dobrze. Co jesteś? Jestem bardzo zadowolony, że dałem radę i dojechałem do mety. Yeah! A nie dojechałeś ostatni, przedostatni, bo piąty od końca. Tak jest. 44 jest 39, jest dobrze. Dobrze, jest ok.